podjąłem decyzję, przechodzę na dietę. I to od razu na tą najbardziej rygorystyczną, dietę kopenhaską. W oryginale trwa ona 13 dni, ale ja wymyśliłem specjalną odmianę, 3-dniową. A skoro dieta kopenhaska, no to trzeba lecieć do Kopenhagi. A z dietą nie ma żartów, więc wszystko będzie odbywało się pod obserwacją wybitnego eksperta. Jeszcze 3 lata temu był mniej więcej tak szczupły jak ja. A teraz biega w ultrasmaratonach, czy tam triatlonach, najtrudniejszych na świecie. Jakąś hardą sukę udało mu się ukończyć w tym roku. 4,5 km pływania, 225 km pętli kolarskiej wokół Tatr i 55 km biegu po Grani Tatr. Jest piątek, godzina 14, jesteśmy już w Kopenhadze. Zanim oficjalnie zaczniemy dietę, drobna część nieoficjalna. No to najwyższa pora rzucić okiem na te duńskie syrenki. No i wychodzi na to, że jakieś małe cycki mają. Masz większe. Nie ma co wybrzydzać, nie? Małe cycki czy nie, syrenka zaliczona. No to teraz odświeżający szybki lodzik. No po takim lodzie to teraz idziemy na hokeja po lodzie. A jak się nazywa liga hokejowa w Danii? To sami metalowcy grają. Liga metalowa. To jest chyba ten duński metal. Chyba nam się zapomniało oficjalnie rozpocząć te diety. Najwyższa pora. Dieta kopenhaska. Start. Frytki z cukrem pudrem. O kurwa! Słabo ten krążek widać. Chyba coś trzeba wziąć na wzmocnienie wzroku. Na wyostrzenie. Teraz to widać. Nie wiem, co cokolwiek mam powiedzieć, bo na razie jest mi zimno. Wracamy do hotelu i zrobimy sobie jakiś napar. No niestety okazało się, że w hotelu nie mamy czajnika. Musimy sobie radzić inaczej. Wolne miasto Christiania. Tu podobno mogą nas poratować jakimś ciepłym ziółkiem. Kurwa, to chyba nie jest rumianek. I mamy sobotni poranek. Dieta kopenhaska charakteryzuje się tym, że efekty widać już po pierwszym dniu. No i czuję się taki leciutki. Kurwa. Takie nogi jak z waty. Koledze z tego co widzę chce się latać. To lecimy na śniadanie. Jedzenie w Danii powinno być tradycyjne i bogate w wartości odżywcze. Witaminy, minerały i proteiny. No. Idziemy na wyjazdowe spotkanie zespołu Christiania Sport Club. To jest piąta liga duńska. Wolne miasto Christiania to miejsce, gdzie wczoraj się kurowaliśmy. To jest taka niewielka część Kopenhagi, w której obowiązują inne zasady niż w całej Danii generalnie. I te zasady najlepiej obrazują hasła, które są również oficjalnymi hasłami zespołu piłkarskiego. Czyli you will never smoke alone, nigdy nie będziesz palił sam. I join the club. Join the club. No join the club. Joint the club. Joint. Nie join, tylko joint. Joint. Co by nie mówić, ale przewodnie hasło wolnego miasta Christiania jest realizowane na trybunach. Chyba tylko pies nie jara. Nasta w sobotę to chyba za wczesna pora dla lekarzy z Christianii. 5 minut i przegrywają 0-2. Ciekawe, czy jak jakiś zawodnik ma kontuzję, to podają mu zamrażacz czy jointa. Nareszcie przerwa. A na boisku obok mecz 10 ligi duńskiej Dynamo Sporting. Typowo duńskie nazwy. Się okazało, że to wcale nie jest 10 liga, tylko jakaś druga, jakaś nie wiadomo co. A przynajmniej wiadomo, że duńska. Szukamy dalej. Czy mamy 13 boisk do przejścia. Kurwa no. Wylało mi się piwo w kieszeni. Z tego wszystkiego. O. No takiej zmiany to ja jeszcze nie widziałem. Zszedł jeden, weszło dwóch. Tak jak mówiłeś, w Christianii obowiązują całkiem inne zasady od nas. Możesz, kurwa. No starali się, ale... No, a jednak Christiania przejebała.
cały ich zapał poszedł z dym. Dobra, lecimy teraz na poważną piłkę. Druga liga duńska, ale kobiet. Jesteśmy spóźnieni, ale raptem tam 55 minut. Mamy nadzieję, że dziewczyny wybaczą. Napiżdżaj. Ożesz, kurde. Sformułowanie napiżdżaj w przypadku piłki kobiecej to jak najbardziej na miejscu chyba. Ja pierdolę. Ciekawe, jaki wynik był w ogóle. Pewnie 0-0, nie? Najlepsze jest to, że my tu przyjechaliśmy po to, że po meczu kobiet na tym boisku miał być mecz 7 ligi duńskiej. A tu nie ma żadnego zawodnika. Ej, musimy szukać teraz, gdzie oni są, kurwa, gdzie oni grają. Pobudka, idziemy szukać, kurwa. Może na bocznym grają. Szukaliśmy już 10 ligi duńskiej dzisiaj, nie znaleźliśmy. Teraz szukamy 7. Samo coś czuję, nam pójdzie. Nie, tak, jak coś tam gra. No i proszę bardzo, znaleźliśmy 7 liga duńska. Albo 6, albo 8. Mniej więcej ten przedział. Nie doczytałem. To nie był kibic, tylko zatrąbił spóźniony zawodnik. Zatrąbił po to, żeby ktoś mu przyniósł klucze do szatni. Do przerwy było 1-0 dla gospodarzy. No, ale kolejny. Zakończyło się ile w końcu? 1-7. Też byśmy strzelili 7, tylko zabrakło nam amunicji. Na diecie kopenhaskiej najważniejsze jest to, żeby obiad zjeść przed 18. Bo po 18 już kolacja. Obiad nie może być później niż kolacja. To jest bardzo ważne. W diecie kopenhaskiej ważne jest, żeby wcześniej chodzić spać. Więc my tylko na chwilę padniemy do Christiani, żeby sprawdzić, jak tam świętują porażkę w dzisiejszym meczu. Jest niedzielny poranek, kolega wstał o 6 i biegał. Ile przebiegł? Mało. Za 20 km, tak? Niech będzie. Ja w tym czasie się zdrzemnąłem i przyśniło mi się, że przebiegłem 30. No i kto na tym lepiej wyszedł? Zaraz ruszamy na derby. No nie powiem, że to są derby Kopenhagi, bo mnie zaraz opierdolą, że jeden z zespołów jest pod Kopenhagą. Ale kto gra, to kolega wam powie. No, gra Brandby i ci pozostali, nie? Jak ten pierwszy się nazywa? A jak się nazywa? Który? No ten gospodarz. No B. Brandby? No Brandby, dobrze. No kurwa, co mnie tu straszysz? Nie wiem, jak ci drudzy się nazywają, ale przecież to ważne. Mecz jest o godzinie 13 na prośbę policji, która później nie miała czasu. Jakiś Duńczyk zaczepił mnie pod stadionem, że śledzi moje konto na Instagramie, bo podobno robię bardzo ładne zdjęcia. Pierwsze słyszę, ale zachęcam do obserwowania. Konto kartofiska.pl oczywiście. Derby Kopenhagi to jednak sport ekstremalny. Tyle na bezdechu dawno nie byłem w kiblu. Chyba najbardziej śmierdząca toaleta na świecie. Polecamy. Nasza dieta działa, zobacz jaki jestem malutki. A te piwa jakie duże. Masz grzybiarze na tym, na murawie. A podobno w Skandynawii nie zbierają grzybów. W Skandynawii na grzybobrania jeżdżą tylko kibice. W takim razie zbierają gówna po piłkarzach. Generalnie gdyby takie derby rozegrano w Wiskitkach, to niech by tam nie przyjeżdżał. W sumie to niech tam nie przyjeżdża. Wracamy do naszej diety. Podstawowa zasada, żeby nie podjadać, jeżeli już,
to wpierdalać. No, dasz radę Ironmana walnąć? To będzie mój pierwszy Ironman w życiu. Tak się to coś nazywa podobno. Ironman. To cholerstwo niezdrowe. Usuwamy. Bardzo ważne, żeby nie było zatwardzenia. Trzeba popić. No dobra, koniec tej diety. 3 dni na diecie kopenhaskiej za nami. Od razu widać, jak się buźka ładnie wysmukliła się. No i proszę bardzo, przed dietą kopenhaską 145 kg, po diecie 96. Można?